Dzień dobry, Michał Paluch jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Przede wszystkim życzenia dla nauczycieli. Powiedziałeś, że chciałbyś coś specjalnego powiedzieć. Tak, no oczywiście nadchodzi ten dzień ważny w roku dla nauczycieli, uczniów, rodziców. Myślę, że do tego grona nauczycieli coraz więcej rodziców dołącza z racji dynamicznie rozwijającego się ruchu edukacji rodzinnej, domowej. Natomiast no oczywiście szkoła póki co i pewnie przez długi jeszcze czas, o ile nie ja zawsze, będzie dominującą instytucją edukującą dzieci, młodzież i dorosłych. Może się zmieni, może się zmodyfikuje, o tym pewnie porozmawiamy, ale tak czy inaczej życzenia należą się dla wszystkich Państwa, którzy się edukacją zajmują, a szczególnie też dla tych, którzy zajmują się tym z pasją. Czego mogę życzyć? Myślę, że te życzenia będą bardzo racjonalne, podyktowane racjo, czyli takie bardzo, bym powiedział, no, praktyczne. A mianowicie życzę Państwu szybkiego doświadczenia powracającego etosu wychowawcy. Czy to pandemia, czy inne okoliczności, czy pewna nasza dojrzałość i dojrzałość pokoleń to sprawia. Nie chcę tego rozstrzygać dzisiaj, ale w obserwacji niektóre badania, diagnozy na to wskazują, że ten etos wychowawcy wraca. Dobra wiadomość dla nauczycieli kierujących się rozumem i sercem. Tak, serce i rozum. Ja ci tutaj będę takim strażnikiem czasu. Uwolnić szkołę. To jest twoja książka napisana z panem profesorem, tutaj Bogusławem Śliwierskim. Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego. Czy myślisz, że to jest w ogóle możliwe? Myślę, że możliwe jest uwolnienie się od różnych form zniewalających człowieka od wewnątrz. A jeżeli tak się stanie, to te formy, które zniewalają od zewnątrz, chociażby instytucjonalne, nie będą aż tak doskwierały. Więc ta książka jakkolwiek sygnalizuje w tytule, że uwalniamy szkołę, to tak naprawdę w swoim niejako rdzeniu wskazuje na uwolnienie siebie od różnych wewnętrznych schematów, barier, przyzwyczajeń, niemożności, może nawet pewnego nałogowego myślenia. O tym pruskim systemie szkolnym. Powiedziałeś, przepraszam, pruskim? Tak, tak, że nie potrafimy się uwolnić od tego pruskiego systemu. No, pokazujemy z profesorem Śliwerskim historię tej rzeczywistości klasowo-lekcyjnej, więc ona owszem i może kojarzona jest z Prusami, ale swój początek ma znacznie wcześniej, bo to XV i XVI wiek. Mhm. Niderlandy dokładnie, to Państwo doczytacie, serdecznie zachęcam. W ogóle ten początek systemu klasowo-lekcyjnego jest bardzo ciekawy, skąd on się wziął. Wziął się z tej wielkiej ambicji, z wielkiego projektu udostępnienia wszystkim wszystkiego, uczmy się wszystkiego. Więc tu pomysł Komeńskiego, jego wizja świata, zresztą bardzo szlachetna, trzeba przyznać, żeby upowszechniać edukację dla każdego. Tak, wiesz co, Michale, przerwam Ci w tym momencie, bo bardzo podobała mi się Twoja część, to znaczy ta druga część książki, w której wpisujesz szkołę nauczyciela i ucznia w ten paradygmat znowu ludzki, ogólnoludzki, taki humanistyczny. Skąd w ogóle pomysł na przyjrzenie się szkole z tej perspektywy dla nas tak oczywistej, a niestety szkoła tak bardzo odbiega od tego humanistycznego wymiaru? Pytanie bardzo ciekawe, trudne. Użyłeś też słowa paradygmat ludzki. Pytanie, czy słowo ludzki nie zasługuje na jakieś pojęcie wykraczające ramy paradygmatu. Szukam teraz na żywo, co by to mogło być.
może właśnie powrót do źródeł, czyli tytuł tej drugiej części książki, który jest autorem natury, powrót do źródeł natury ludzkiej i powrót do źródeł natury w rozumieniu przyrody i powrót do źródeł pewnej łączności natury ludzkiej z tą naturą nas otaczającą. No i oczywiście wątek kultury, który z tego też wynika. I ten pomysł, myślę, zrodził się z mojej praktyki jako pedagoga, że pedagoga ulicy byłoby bardziej właściwym pojęciem niż szkoły, ale wnikliwego obserwatora szkoły, tego, co tam się dzieje, zarówno z perspektywy ławki szkolnej, jak i z perspektywy dialogu z uczniami, którzy tą szkołę opuszczali. A ty masz jakie wspomnienia ze szkołą związane? No ja mam takie wspomnienia, których zdecydowanie unikałem w tej książce, więc jakby to o czym świadczy, że jednak kierowałem się głębokim sentymentem, refleksją i zreflektowaniem się wobec tego, czego doświadczałem, a bardziej czego nie doświadczałem w szkole. I każdy, myślę, czytelnik wnikliwy, tu o prawdziwym czytelniku też chciałbym coś opowiedzieć, kto to jest prawdziwy czytelnik, odczyta, co też mogło się dziać w szkole lub, jak powiedziałem, czego tam nie było. Ten powrót etosu wychowawcy, o którym powiedziałem na początku, którego życzę nauczycielom szczególnie, on i uczniom oczywiście, on też nie bierze się znikąd, prawda? Michale, to znaczy... ja będę tak trochę z dala od teorii, a bliżej praktyki, ze względu na to, że też zajmuję się szkołą jako czynny dydaktyk. Powiedz mi, czy według ciebie szkoła bez ocen to byłaby dobra szkoła? No i znowu pytanie o definicję tego, co to znaczy dobra. Na pewno byłaby prawdziwa, no bo szkoła, wracając do źródeł etymologicznych chociażby przez wieki, skole, greckie skole oznaczało przestrzeń otwartą. Dokładnie czasoprzestrzeń na myślenie, na zadumę, to była przestrzeń czasu wolnego na zagłębianie się we własne myśli, we własne zasoby egzystencjalne. Tam jest potrzebny pewnego rodzaju czas, spowolnienie albo bezczas nawet. Brak planowania, brak... Czyli presji. Brak sprawdzianów, skoro brak presji. Brak presji, oceny moich myśli, czyichkolwiek myśli. Pamiętajmy, to stamtąd się wywodzi szkoła perypetycka, wędrowna, tradycja mistrza i ucznia, tradycja sokratejska, prawda? To jest zupełnie coś, czego my w szkole nie doświadczamy. Więc... A wyobrażasz sobie szkołę podstawową, w której wszyscy jak parypatetycy chodzą i tak się uczymy? Nie będzie wtedy chaosu i anarchii? Oczywiście myślę, że bardziej szkołę podstawową niż każdą inną, dlatego że jednak przestrzeń podwórkowa czy też łąkowa, ona jest szczególnie bliska dzieciom, dlatego że one w sposób naturalny jakby odkrywają w niej pewne zjawiska i fenomeny tego świata. Więc dla dzieci przestrzeń otwarta jest czymś niezwykłym o każdej porze roku i niezależnie od pogody. No myślę, że grudzień i styczeń w naszej szerokości geograficznej... Niekoniecznie, dlatego że liczne doświadczenia z przedszkoli leśnych, które też się dynamicznie w Polsce rozwijają, no i oczywiście w Skandynawii, w krajach anglosaskich, w Niemczech, w Danii, wskazują na to, że te dzieci przez cały rok są na świeżym powietrzu, również w zimie. Więc czyli... jest kwestia otwartości pewnej umysłowej i wyobrażenia sobie innego świata niż ten, w którym my jesteśmy. I takie pytania, drodzy Państwo, musimy sobie teraz już odważnie stawiać, nie w kwestii szukania wizji idealistycznych, ale bardzo realistycznych. Żeby wprowadzić chociażby edukację ekologiczną, o której wszyscy mówimy, i żeby ona miała, oczywiście przełożyła się na praktykę zmiany mentalnej całych pokoleń i pewnego specyficznego sposobu bycia, nowego sposobu bycia ze sobą i z przyrodą, jak jest oczekiwane, no to my musimy przede wszystkim bardzo głęboko zreformować instytucje szkoły, bo prawdopodobnie zmienić ją u podstaw definicyjnych. I tak samo role, jakie w niej się dotychczas mieściły, role ucznia, nauczyciela, pedagoga, dyrektora, rodzica, prawda?
Tak, no najbardziej chyba zależy nam na takiej synergii środowisk wychowawczych i dzięki temu ta dydaktyka też może mieć jakieś większe owoce. Powiedz mi jeszcze tak, czy myślisz, że ty posłałbyś swoje dzieci do szkoły w obecnym kształcie? No, to jest pytanie o takiej treści, wobec której trzeba zachować trochę pokory i dystansu, bo nie wiem, jak to będzie za te kilka lat. Natomiast na poziomie mojej woli, no to zdecydowanie nie posłałbym do takiej szkoły. Natomiast szukałbym pogranicza ze szkołą. Powiedzmy, że jakiejś formy hybrydowej. Słowo hybryda teraz jest dosyć popularne, ma wiele znaczeń, można je też neutralnie traktować. Więc między edukacją rodzinną, tu podkreślam słowo rodzinna, niekoniecznie domowa, edukacja rodzinna, edukacja szkolna, jednak wydaje mi się, że pewne pogranicze możemy odnaleźć, tworząc wspólnotę rodziców i nauczycieli, uczniów, może w niewielkim oddaleniu od siebie terytorialnym. Może w postaci wspólnych zajęć, może w postaci angażowania rodziców w ich kompetencji różnych specyficznych w taki tryb bardziej tradycyjny, konwencjonalny. Może przywrócenie etosu sąsiedztwa i zabieranie dzieci w ramach tej, powiedzmy, jakiejś, już nie chcę używać słowa klasy, ale pewnej, może i pewnego plemienia czy wspólnoty do domu, prawda, czy do ogrodu któregoś z rodziców, czy na podwórko, którego granice jakoś wspólnie jesteśmy w stanie określić na tym terytorium. No to będzie na pewno bardzo ciekawe lata przed nami, może tak, w No właśnie. pedagogice i w rodzicielstwie. Myślę, że już wśród naszych słuchaczy dzisiejszych, zaznaczam prawdziwych słuchaczy, proszę przypilnować, żebym ja wrócił do tego wątku, co to znaczy prawdziwy słuchacz. I prawdziwy czytelnik, pewna ochota na poszukiwanie modyfikacji systemu klasowo-lekcyjnego, czy szukanie takiej hybrydowej skole, czyli tej przestrzeni otwartej między edukacją rodzinną a tradycyjną, jest. Ta ochota, myślę, że jest. I może nie wiem, czy są tu przewidziane komentarze, czy listy do redakcji, ale proszę Państwa, każdy, kto czuje ten potencjał w sobie, proszę się dzielić z Panem Jackiem. To ze mną też, ale przede wszystkim odsyłamy do książki Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego. Ja jeszcze raz spróbuję pokazać okładkę i odsyłamy też do drogi kontaktu z Michałem, Michał Paluch. Ja mam jeszcze takie pytanie o Cieszyn. Nie będę cię pytał celowo, wiesz co, nie, tak sobie pomyślałem, że będę takim chochlikiem. Nie chcę, żebyś tutaj dzielił słuchaczy na tych prawdziwych i nieprawdziwych. Zobaczymy. Być może będą jakieś komentarze, być może nie. Powiedz mi jeszcze, jakie ty masz wspomnienia, bo działałeś w przestrzeni szkoły w Cieszynie. Czy to jest za dużo powiedziane? Nie, myślę, że wymaga to do określenia, co to znaczy szkoła. No i znowu wracamy do źródeł, bo w tym znaczeniu pierwotnym do szkoły jako otwartej przestrzeni czasu na myślenie, to zdecydowanie, no, przez wiele lat prowadziłem wolontariat myślenia dla młodzieży szkolnej, która tą szkołę opuszczała, oczywiście i przychodziła na to spotkanie czy na spotkanie pedagoga w innych warunkach. I to w tym układzie oczywiście była to szkoła, aczkolwiek no może bym zamiast słowa nauczanie zaproponował kształcenie. Ten aspekt wychowania tu był zdecydowanie bardziej zaznaczony, niż dzieje się to w szkole. Uogólniając, może nawet generalizując, bo pamiętajmy, ja z okazji Dnia Nauczyciela o tym szczególnie pamiętam i to akcentuję, że cały czas w warunkach klasowo-lekcyjnych pracują również wybitni pedagodzy, nauczyciele, którzy niezależnie od tego, czy to są warunki klasowo-lekcyjne, czy byłby to strych w tym budynku, czy piwnica, czy podwórko, czy park nieopodal, robią świetną Bardzo robotę. Ci dziękuję, że to powiedziałeś, wiesz, bo to jest bardzo ważne. No tak. I oby takich osób było więcej, żeby ten zawód przyciągał takiej osobowości. Oczywiście ta osobowość nauczycielska, niejako ona się Piszesz kształtuje też o już. niej właśnie, no, w Tak, książce. tak, tak. Ona się kształtuje już, jak jesteśmy uczniami. To znaczy, na poziomie ucznia rozpoznajemy w sobie pewne powołanie nauczycielskie. To jest niesamowite, trzeba przyznać. Ja piszę o nadziei,
że taki nauczyciel, który staje się kimś dla swojego ucznia, to jest ten pierwotny uczeń, który nie stracił nadziei na spotkanie prawdziwego nauczyciela. Więc nawet jak go nie stracił, to on cały czas żył tą nadzieją, więc on jakby pielęgnował w sobie, czy stwarzał w sobie postać mu bliską. A jeżeli go spotkał, to tylko potwierdził, afirmował to, że rzeczywiście taki mistrz istnieje i on idzie w swoim kierunku, w swoją stronę, natomiast ma go dożywotnie w pamięci. To są niesamowite fenomeny tego zawodu, myślę, że jest ich więcej, pięknego zawodu, którego okoliczności klasowo-lekcyjne redukują czy sprowadzają bardzo często do roli jednak tylko takiego źródła informacji, do przyjęcia do wiadomości i nic poza tym. Zapytam. Bardzo pięknie spuentowałeś tę rozmowę. Ja zapytam cię na koniec o twojego mistrza. Czy jesteś w stanie wymienić, czy masz ich kilku i boisz się, że tutaj kogoś pominiesz i nie chcesz wymieniać? To jest rzeczywiście pytanie natury takiej osobistej. Myślę, że potrzeba więcej doświadczenia życiowego, żeby mógł tak wyrazić się o tym publicznie. Oczywiście, że mam. Natomiast to też jest kwestia poważnej zadumy, czy właśnie zreflektowania się, czy owy mistrz, gdyby się dowiedział, że ja jestem jego, że ja go postrzegam jako mistrza, czy on by mnie postrzegał jako ucznia, to tutaj zwracam uwagę na współzależność mistrza i ucznia i o tego prawdziwego nauczyciela, prawdziwego ucznia, prawdziwego czytelnika, czy prawdziwego słuchacza, tu pamiętajmy o tym. Więc prawdopodobnie byłoby wygodniej, choć może to być też niemożliwe, o zapytanie swojego mistrza, mistrzu, czy mam godność być swoim uczniem. Natomiast pamiętajmy, że gdzieś to pytanie pada na poziomie chociażby Ewangelii, to znaczy ono pada może nie wprost, ale tam też jest ta relacja bardzo zaznaczona w tradycji judeochrześcijańskiej i my dzisiaj też możemy pytać o sumienie, duchowa kompetencja człowieka, te kompetencje głębokie, które też opisuję w tej książce, one odnoszą się do zdolności do zostawiania pytań metafizycznych, bardzo zaniedbanych, nieobecnych w dzisiejszej szkole, a bardzo potrzebnych. Bardzo i na tym muszę niestety skończyć, to znaczy muszę cię poprosić o skończenie. Nie zadawałem pytań metafizycznych, ale odpowiedziałeś na kilka według mnie trudnych pytań. Więcej można znaleźć, oczywiście jeszcze raz odsyłam Państwa do tej książki. Bardzo ciekawa. Michał Paluch był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję.